wojny, lata przedwojenne. Przenosimy się do roku 1941. W tym momencie na zamku pojawia się bardzo znana postać, Günter Grundmann. Jest to inżynier, historyk, zajmujący się opieką nad zabytkami całego Dolnego Śląska. Wraz z inżynierami będzie studiował plany. Widzimy motocykl BMW, samochód pozwany dziwnej pamięci, wiodący oficera oraz ciężarówkę Krosno. Proszę zwrócić uwagę, wszystko dzieje się w zupełnym spokoju. Ten rejon Rzeszy jest całkowicie bezpieczny. Żołnierze pilnujący więźniów to żołnierze z jednostek SS. Więźniowie ci byli wykorzystywani do ciężkich robót na terenie zamku, ale także w końcowej fazie zostali wykorzystani do załadunku oczywiście skarbów, które znajdowały się na zamku i do wywiezienia. To, co stało się z więźniami, to, co stanie się z wszystkimi skarbami, które zostały ukryte na Dolnym Śląsku, pokażemy Państwu w drugiej inscenizacji, na którą już teraz zapraszamy o godzinie 16. Widzimy, proszę Państwa, już ostatnią odprawę. Podoficer SS przeprowadza inspekcję ostatniego oddziału. Oh!
proszę zwrócić uwagę, najbardziej agresywny Rosjanin to Azjata. Nie zabijajcie nas! Nie zabiję! Nie możecie nas zabijać! Za co? No tak, ale nagram saperu. Yeah.